Hej, hej, witajcie w kolejnym vlogu z Mazur. Jesteśmy, Boże, co ja gadam, jesteśmy na Mazurę. Jest niedziela i zaraz idziemy sushi na spacer, ale wiecie co? Zamówiłam sobie trzy rzeczy z Sephory i jedną z nich chciałam przetestować od razu. To jest NARS, jak to się nazywa? After Balm Lip Balm. After Glow Lip Balm. W kolorze Dolce Vita, bardzo mi się podoba nazwa. I słyszałam właśnie, że to są takie fajne balsamy. No taka pomadko balsam. A wiecie, że ja teraz w sumie jakoś tak się bardzo nie maluję, ale lubię coś mieć na ustach, wiecie? No jakoś tak, nie wiem, czy jakiś błyszczyk, czy coś, ale właśnie może niekoniecznie tutaj konturówkę, pomadkę. Taką kryjącą, ale o, jakie ładne, ale ładne opakowanie, takie rose gold. I widziałam sporo influencerek z czy z Anglii, czy ze Stanów, które właśnie polecały to i stwierdziłam, że sobie zamówię, bo było na Sephorze minus 20 chyba, tak, chyba na Dzień Matki było minus 20. Ładny kolor, mam nadzieję, że będziecie dobrze to widzicie. Oczywiście nie mam lusterka, będę się malować w podglądzie, więc... I stwierdziłam, że teraz otworzę tą paczkę przy was, bo ona przyszła przedwczoraj, bo po prostu chcę przetestować ten balsam. Bardzo to jest kremowe. No, faktycznie, to jest taki... balsam koloryzujący. Jeżeli chcecie pomadkę, to nie. No to nie jest, nie ma dużo koloru, ale właśnie widzicie, tak fajnie. Fajnie wygląda, że coś jest na ustach, ale to nie są takie pomalowane usta. No, pewnie wiecie, o co mi chodzi. I wczoraj znowu nałożyłam sobie olej kokosowy na włosy. Potem rano i spałam z nim. Rano na to nałożyłam jeszcze taką odżywkę z Camona, żeby zamuglować, żeby się ładniej zmył i w ogóle. I powiem wam, że nie używałam fioletowej odżywki, a tutaj wiecie, że mam żółtą wodę, ale całkiem niezły kolor jest nawet po tym oleju kokosowym. Też wam mówiłam, że mam ampułki, taki spray do głowy różnych firm. Też sama to sobie kupiłam, sama znalazłam, sama zamówiłam i testuję, dam wam znać, zobaczymy, czy to coś z tego będzie. Taki niby spray, który ma jakby wzmacniać włosy, sprawiać, żeby szybciej rosły. Dawno takich rzeczy nie używałam i zazwyczaj to jakoś u mnie nie działało. Powiem wam, że w ogóle przedwczoraj chyba zaczęłam oglądać jakieś swoje stare filmy, kiedy miałam dłuższe włosy i powiem wam, że żałuję, że obcięłam. Jakoś tak nie wiem, też się poddałam chyba komentarzom, że właśnie obetnij te włosy, bo to ludzie tak zawsze piszą i kurczę, popatrzyłam, nie, podobałam się sobie chyba w dłuższych włosach, wiecie? No ale to jakby to nieważne, bardziej mnie martwi to, że one tak się po prostu połamały i zniszczyły, więc postanowiłam przetestować coś takiego, a może to działa, więc dam wam znać, ale to nieważne, nie będę mówić, bo na razie... nie ma o czym. Druga rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest, słuchajcie, Ole Henriksen, chyba tak to się wymawia. I też widziałam, słuchajcie, test na YouTubie tego. I to jest krem pod oczy. Banana Bright Eye Cream. To jest krem z witaminą C i kolagenem. I to jest krem, który, podobno jak nakładacie pod oczy, to on natychmiast rozświetla tą okolicę oczu. On w sobie ma jakiś taki chyba delikatny kolor, czy coś, no po prostu nakładacie i faktycznie widziałam na filmach, że, przynajmniej na filmie tak wyglądało, że ta okolica oka była taka rozświetlona. Więc do dzisiaj już mam makijaż na sobie, ale jutro, w jutrzejszym vlogu po prostu przetestujemy to razem na żywo i zobaczymy, czy to działa. Nie wiem, dużo słyszałam dobrego o tej firmie. No wiecie, że krem pod oczy to jest u mnie naprawdę taka podstawa, mimo że jestem zadowolona z tego dr Wilsch, on też jest rozświetlający, ale po prostu jak zobaczyłam to ostatnio na filmie i faktycznie wyglądały
jakiś taki kosmetyk rozświetlający, makijażowy, no nie wiem. Zobaczymy. Zaciekawiło mnie to, było minus 20 na Sephorze i postanowiłam przetestować. I tutaj mam jakąś próbkę. Youth People Kale Green Tea Spinach Vitamin Cleanser. Nie znam w ogóle tej firmy. Jeszcze były perfumy męskie, dałam Tomkowi. I tu jest Givenchy jakiś podkład. Bardzo chętnie przetestuję. A w ogóle się zastanawiam nad zamówieniem Alexander Douglasa tego podkładu By Terry. By Terry taki jest teraz, taki z pipetką. No ale zobaczymy. I jeszcze tu mam drugą przesyłkę. Najpierw zamówiłam te dwie rzeczy, a potem stwierdziłam, że jeszcze coś chcę zamówić. I jeżeli komuś zależy na próbkach, to się opłaca, bo dwa razy dostałam próbki. O, właśnie to wziąłam Tomkowi. Jimmy Choo. Urban Hero. I Tomek ma perfumy z Jimmy Choo. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale są bardzo ładne, bardzo je lubię. O! I tutaj tą próbkę sobie wybrałam i też będę chciała to przetestować, ale fajnie, że są różne kolory. Też bardzo dużo słyszałam dobrego o tym podkładzie Beauty Blendera. Podobno bardzo fajnie kryje, też dużo influencerek swego czasu to polecało. Ej, super! Ej, super! Fajnie. W ogóle powinno być coś takiego, że można iść i dostać taką próbkę przed zakupem. Wow, ile tu jest kolorów, zobaczcie. To są wszystkie kolory dostępne. Najjaśniejszy w próbce jest 20, ja obstawiam, że ja pewnie jestem gdzieś tu. No ale dobra, zobaczymy. I tu jest właśnie jeszcze jedno Givenchy. I postanowiłam sobie zamówić Dr. Jart, jak Cicaper, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to się czyta, wymawia i w ogóle. I dużo osób polecało w ogóle tą serię, bo to jest seria taka kojąca, uspokajająca, na zaczerwienienia. Wiecie, że ja teraz używam Dr. Zelens tego serum i to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką miałam. Moja skóra dawno nie wyglądała tak dobrze. Też pod względem tego, że jest taka uspokojona i też tfu, odpukać, tu jest malowane drewno, odpukam, jeżeli chodzi o jakieś wypryski i tak dalej. Oczywiście, że od czasu do czasu coś się pojawi, ale generalnie no naprawdę jestem zadowolona ze swojej skóry. Nie będę narzekać, nie jest idealnie, ale nie będę narzekać. I pomyślałam, że to by było fajne na dzień. I to jest, słuchajcie, czy tu mamy coś po polsku napisane? Jednominutowa pomoc dla uczulonej skóry o działaniu relaksująco-naprawczym. Delikatna, wodnista konsystencja otula skórę, pomagając zredukować zaczerwienienia, wyrównać koloryt skóry i zwiększyć jej napięcie, sprawiając, że wygląda wyraźnie zdrowiej. Nie do końca z tego opisu zrozumiałam, czy to jest produkt typu takiego, że faktycznie coś nas podrażniło, uczuliło i nakładamy to, żeby ją ukoić. Czy to jest taki produkt, który właśnie można jako serum stosować na przykład pod makijaż codziennie. Ale ja sobie tak wymyśliłam, że z takim założeniem je kupię. Jeżeli nie, no to po prostu też będę doraźnie używać, bo czasami po prostu kiedy mnie alergia dopada, to gdyby taki kosmetyk tak faktycznie działał, jak tu jest napisane, że w tą minutę wykoił, to byłoby spoko. Już idę. Co jest? Le? Już idę, tylko im pokazuję. Także takie serum i właśnie pomyślałam, że może jutro zrobię sobie pielęgnację z wami przed nałożeniem makijażu i wtedy nałożę ten krem i to, no bo skoro to ma działać w minutę i to ma być taki natychmiastowy efekt, to powinniśmy to zobaczyć. I to tak samo. To ma być takie natychmiastowe rozświetlenie, więc no jeżeli będzie efekt, to będzie to widać. Ja może też przy okazji przetestuję ten albo ten podkład. Dobra, słuchajcie, to ja się zwijam z tym wszystkim, bo idziemy z lwem i suszymy na spacer, także. Gdzie idziemy?
Może w lewo? Dobra, w lewo. Sushi w lewo. Sushi w lewo. Ciepło jest. Słońce jest, ciepło jest. Bo... O, mewa. Mewa czy mewa? Dobrze? Ale pikuje. No, kolejny piękny dzień na naszej mazurskiej ziemi. Tak. 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 Potwierdzasz. Idziemy dzisiaj do naszej ulubionej knajpy. Tak, pierwszy raz idziemy do knajpy po lockdownie. Po lockdownie. Byliśmy tylko zabrać coś na wynos, a teraz idziemy zjeść. Tak, wracamy. Mam nadzieję, że wy nas słyszycie. Ja mam takie wielkie futro na mikrofonie. Mam nadzieję, że ono działa. Teraz będę chciała to przetestować. Słuchajcie, co ja wam jeszcze powiem. A co będziesz jadł? Bo schabowego. Schabowego? Tak. Bo jest amerykański weekend plus tradycyjne rzeczy. Ja jem plince. No. Czyli placki ziemniaczane z mazur z gulaszem, kwaśną śmietaną i ogórkiem. Śledzika też uderzę. Tak? Tak. A no to na... O, to się... Słuchajcie, my specjalnie dzisiaj śniadania nie jedliśmy. Idziemy na 13, zawsze tam chodziliśmy, nie? Tak jakoś na 13 tak. Bez śniadania. I jak tam idziemy, to nie jemy śniadania ani kolacji zazwyczaj. Tak. Bo tam jest tyle pysznych rzeczy, a jeszcze w ogóle mają rosół z kołdunami, a my tak dam... W ogóle wiesz, że mam ten wywar na rosół zamrożony i mogłam zrobić? Widziałem go ostatnio. O właśnie, może jak rodzice przyjadą, to zrobię zupę jakąś, możesz, jakby ktoś oczywiście był głodny. Pomidorową czy coś. Oczywiście. Bo słuchajcie, rodzice do nas przyjeżdżają na... Nie Boże na ten... ciało. Na Boże ciało, tak. Więc musimy wszystko wypucować, cały domek, roboty przy tym będzie. Przygotować żarcie, tak atrakcje, jest. Rozrywki. Tak jest, atrakcje. Kupić im paletki do badmintona. Lego. Puzzle. Nie, żartuję. Ale no tak, musimy się przygotować. Musimy, no. Dlatego też tak teraz dużo rzeczy robimy, żeby wiecie, już wszystko było gotowe. Mhm. A jeszcze nam oczywiście dużo zostało. Ale... Dobrze. Także my, słuchajcie, teraz idziemy na spacer z sushi. Idziemy zrobić tutaj kółko wokół łąki. I potem się zwijamy i jedziemy na obiad. Robimy inspekcję. To jest nasza hortensja pnąca. I słuchajcie, przez noc się przypsnęła. Przyczepiła się do altanki. Róża wczoraj, jak ją wkopaliśmy, to trochę obwiędła, ale przez całą noc lało. Och, widzę, że jakaś żaba. Ojej, ile tu jest żab! Strasznie. Och kurde. I tam? Patrz. I wszystkie pod naszą werandę wkicują. Tak, myślę, że one tam mają domek. No bo żaby się chronią przed słońcem i myślę, że... Patrzcie, widzicie ją? One są takie nieduże. Sushi, nie chodź po grządce. Patrz, patrz Sushiego. Bo ona te żaby tropi też. Nie chodź po grządce. Możesz zejść? Możesz? Sushi, no pięknie wyglądasz w tych niezapominajkach, ale zejdź, bo się pogniewał oberwie, jak na pana. Oberwie sushi. Sio, sio. No, dziękuję. O, i jakie pognieciane już kwiaty. No, w każdym razie sushi się obraził, idzie do domu. O, róża tutaj się podniosła. A jeszcze słuchajcie, czytałam wczoraj o tej komarzycy. O, to jest ten... I ta druga roślinka. Tutaj jeszcze mam dwie. Że podobno to są w ogóle... A, jak nie oglądaliście wczorajszego vloga, to jest roślina, która ma odstraszać komary, muchy i kleszcze. Wiesz, Lew? Podobno kleszcze też. Mhm. Ale podobno to jest super roślina dla alergików, bo ona ma takie właściwości jakby oczyszczające powietrze i generalnie dobrze mieć ją w pokoju, jeżeli na przykład też jest się chorym na gardło na przykład. To podobno działa, także chyba dwie takie doniczuszki wstawię do sypialni. O, tobie też, na zdrowie sushi. Ktoś tu kaszlnął, także... Ej, a ja miałam pięć tych i gdzie jest jeszcze jedna?
Na mnie nie patrz. A, tam jest, bo wsadziłam tutaj, bo nie mam ładniejszej doniczki. Tu jest jeszcze jedna. No, także... Ale jak to wczoraj Tomkowi powiedziałam, pewnie zaraz coś padnie z którejś doniczek ładnych, więc wtedy wsadzę do ładniejszej. A tutaj lew powiesił huśtawkę, to już tam wam też pokazywałam. A idziemy zobaczyć, czy na grządce coś nowego wyrosło? Byłeś tam? Byłem. I co? Nie pamiętam. No tutaj najlepiej rośnie mieszanka sałat. Jak widzicie, świetna jest ta mieszanka sałat. No i rzodkiewka. Rzodkiewka jest zdecydowanie moim faworytem. Tu coś wyrasta. To jest twoja papryka. Nie, to. Widzisz? Aha, to może być koperek. To. Co? Sushi. A to? To trawa, obstawiam. Chociaż to też koperek niby. No ciężko powiedzieć, zobaczymy co tu z tego będzie. A tu twoje papryki wsadziłam. Sushi, nie chodź tu, proszę cię. Świetnie. Papryki powinny być w słońcu. Tu już powinny być słońce. A tu będzie zaraz słońce, a tu już jest wsadzone. Sushi, nie. Przysięgam, że zbuduję ogrodzenie tutaj. No dobra, my już jesteśmy po spacerze, ja się przebrałam. Mam na sobie naszą gałganową bluzo-sukienkę różową. Otworzyłam tutaj taras. Żebyście słyszeli, jak pięknie ptaszki śpiewają, bo ostatnio w holu Buff & Body wam się podobało, ale jest taki wiatr, że właściwie wiatr tylko słychać. No ale dobra, więc założyłam moje różowe konwersy skórzane. No, tak one wyglądają, oczywiście biała noga, cały czas, always, forever, biała noga. Może w końcu się zrobi pogoda, a jak nie, tylko ją posmarowałam balsamem, mogę wam w sumie pokazać, to jest ten balsam z właśnie Buff and Body, to jest Beach. No weź się, możesz się sfokusować, mendo aparatowa, no to jest tak, Add the Beach i bardzo ładnie pachnie i też fajnie nawilża i ładnie wyglądają nogi. Ale on nie ma żadnego koloru ani nic, to jest po prostu zwykły balsam nawilżający, także no tak po prostu, jak biała noga, to chociaż nabalsamowana. O, a to jest nasza sukienka. Widzieliście mnie już na pewno w czarnej, jest jeszcze szara, ma kieszenie, jest bawełniana i jest idealna na taką pogodę jak teraz. I wydaje mi się, że w ogóle w tym roku właśnie będzie lato. Takie so-so, jak jest teraz, że no nie ma upałów, nie jest też zimno i w sumie coś takiego się wtedy super sprawdza, bo gołe nogi, ale tutaj jednak ciepło, także na taką pogodę jak dzisiaj, takie 20, około 20 stopni, to jest dla mnie najlepsza opcja, bo zakładam taką sukienkę i już jestem gotowa, jestem ubrana. No i właśnie zawsze do tych sukienek lubię nosić konwersy. No chyba najbardziej lubię trampki jednak. Myślałam, żeby założyć jakieś inne buty, ale jednak tak. Konwersy chyba najlepiej wyglądają. Więc o, ja tak wyglądam, może wam jeszcze pokażę. Ojej, słońce razi, ale może wam jeszcze pokażę, nie. Chciałam wam pokazać w pełnym słońcu ten balsam do ust, ale chyba się muszę jednak trochę cofnąć w cień, bo za bardzo mnie słońce wypala. O, tu powinno być ok. Także widzicie, jestem zadowolona, on całkiem fajnie wygląda. Sorry, będę mrużyć oczy, bo świeci słońce. Wygląda to tak, jakby to był mój kolor ust. Tak jakbym usta pomalowała bezbarwnym balsamem i to był mój kolor ust, wiecie o co chodzi. Także bardzo mi się podoba, naprawdę, i tak zdrowo to wygląda. O coś takiego mi chodziło, także jeżeli szukacie czegoś takiego nie kryjącego, balsamowego, ale z ładnym kolorem, to chyba mogę wam polecić. O, i się teraz żółto zrobiło, ponieważ tutaj bazeria daje taki kolor, czasami też jest zielono, no ale bywa. O, a teraz to już w ogóle zgasło. Także lew, jestem gotowa, czy lew jest gotowy do wymarszu, na ucztę.
Proszę. Pięknie. A dzisiaj to ty jesteś za ciepło ubrany. No wiem. Ale Lew dostał od Słonia wczoraj nową bluzę i chciał założyć, tak? Tak. No właśnie, właśnie. Dobra. To gotowi jesteśmy. Ojej, jaka wielka mucha znowu nam wpadła do domu. Wymasz, zbieramy się, jedziemy ucztować. Jesteśmy. Zobaczcie, mam rosół, śledzik. Mówiłam, że jesteśmy do śniadania. I to jest czołder. Zupa z kukurydzy i z boczku, taka kremowa. Zaraz będziemy próbować. To jest jakiś amerykański tydzień. Znaczy weekend. O. Rosół polski. Hmm? To taka jak lubisz. Ty lubisz takie kremowe, śmietanowe zupy. Patrzcie na to. Perfekcja na talerzu. To jest tak idealny placuszek, że normalnie Magda Gessler mógł go zjeść. Chrupiący, mięciutki w środku. A ja mam klasykę. To placu. One są takie chrupiące zewnątrz, takie mięciutkie w środku. Poezja. Poezja. Smacznego, słodziu. A jak nie no, musisz trwać po prostu ten placer. Naprawdę zła. Mógłby w Masterchefie występować ten placer. Coś nie, prawda? Potwierdzenie? Dziękuję. Bez tego gulaszu można by to jeść. Tak, same placer by można jeść. Pyszne. No dobrze. Czyli pince schabowe. Ponieważ mało zjedliśmy, Lew jeszcze postanowił zamówić deser. To jest sernik z masłem orzechowym i karmelem słonym. O. No nie, no wczoraj było ten karmel. Ja się chcę coś konkretnego. Jeszcze się nad tym domowym burgerem zastanawiam. No jak? No ja to lubię takie rzeczy. Słuchajcie, wróciliśmy z obiadu i zobaczcie, jest tak ciepło, że w końcu plażujemy. W końcu jest pogoda na taras, na opalanie. Uff, ale jest tak gorąco, że nie pokażę lwa, bo jestem cały czas na wdechu, żeby mieć dużą klatę. Nie, nie pokażę. No dobrze. Mogę wypuścić, tak? Możesz, tak. Także słuchajcie, w końcu mamy pogodę. No i szybko. Zamierzam nic nie robić. Już zmontowałam, wrzuciłam dla was film. Teraz przed chwilą jeszcze właśnie na leżaku. Zamierzam teraz... Gdzie ja mam? Nie pokażę wam, ale mam wiśnie w piwie. A nie, tu mam, czekajcie. Mogę zaprezentować. Wiśnie w piwie, a zaraz może jeszcze wyjedzie jakaś drzemka, bo to by było super na niedzielne popołudnie. Także słuchajcie, nadszedł ten dzień, kiedy jest tak ciepło, że można w końcu się wyłożyć na leżaku w kostiumie i nie jest zimno, bo mało było takich momentów do tej pory, więc miejmy nadzieję, że lato już zostanie z nami, że będzie ładna pogoda. No, także... Będzie akcja, słuchajcie. Ojej, faktycznie parują okulary razem z maską. No. Masakra. Słuchajcie, będziemy robić akcję, zdejmę to na chwilę. I to też. Napisaliście nam, żebyśmy zrobili opryzg domku przeciwko owadom wszelakim, głównie komarom. W ogóle wczoraj powiesiłam tutaj te lampiony i zobaczcie, tutaj nie wyobrażacie sobie po prostu, ile wieczorem tu było owadów, przez to, że się paliło światło i je to przyciągało. No i naprawdę, no jest sporo. Mamy tutaj jakiś preparat na komary, kleszcze i co to jeszcze jest? Pan nam w Leroy Merlin polecił. Czy sami to kupiliśmy? No nie wiem. O,
Czekajcie, może się... Tak to wygląda. Pokazuję wam, bo jak się sprawdzi, to dam wam znać. Od tego kupiliśmy taki sprzęt. Lewczy tak... Na powierzchniach bielonych wapnem szybko ulega dezaktywacji. Myślisz, że to... Nie, to chyba jest farba. Więc słuchajcie... Przestaje działać po umyciu, wytarciu, spłukaniu opryskiwanej powierzchni. Czyli jak spadnie deszcz, to już nie działa? Czyli to do pierwszego opadu deszczu? No cóż. Jest napisane, długo chroni. No dobra, ale zakładamy, że tutaj werandy nam nie spłucze, więc jak tu wypsikamy od wewnątrz werandę, to może będzie spoko. Co sądzisz, Lew? Opryskiwać należy powierzchnię, na których muchy przebywają najchętniej. To siebie. One najchętniej na mnie przebywają.